Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak zostać milionerem? No, żeby zostać milionerem, no to trzeba być miliarderem. Każdy kryptowaluciarz, spekulant powinien zawsze kupić 3 pizze 22 maja każdego roku. Dlaczego 22 maja każdego roku? No, dlatego, że bitcoiny, które podnieciły rok, 2-3 lata temu, ludzie wyzywali wszystkich innych, tych, którzy nie wierzyli w te bitcoiny i w te wszystkie kryptowaluty, wyzywali ich naiwnych idiotów. No ale co się stało 22 maja 2010 roku? No stało się to, że jeden z faniaczek zapłacił za 3 pizze 10 tysięcy bitcoinów. No i w sumie w pewnym momencie te 10 tysięcy bitcoinów, no to było warte około tam 600 milionów dolarów. To były jakieś ciężkie pieniądze. Po prostu nieprawdopodobne. I to jest ostrzeżenie. Każdy normalny, co od paru lat patrzył się i mówi, jak to jest możliwe, żeby były miliony dolarów z 3 pizzy. No ale teraz sprawa się rypła, jest FTX. FTX, kryptowaluta, kompletne fiasko, kompletne załamanie. No jak zwykle był jeden cwaniaczek, no ten cwaniaczek młody, popularyzowany przez demokratów. Demokraci dostawali ciężkie pieniądze od niego. Na Florydzie to nawet jeden klub sportowy, futbolowy, futbolu amerykańskiego miał 10-letni kontrakt na sumę 195 milionów, czyli 20 milionów, prawie 20 milionów rocznie mieli dostawać. No i teraz już przestali cokolwiek dostawać, no ale jak się popatrzy na te wszystkie inne bitcoiny, blockchainy i tak dalej, to jest jedno wielkie oszukaństwo. Wszyscy inwestorzy zaczęli wypłacać pieniądze. No, czy można ich nazywać inwestorami? No to nie jest w sumie inwestycja, to jest czysta spekulacja. Jeżeli ludzie wkładają powiedzmy 1000 dolarów i widzą, że po miesiącu czy po dwóch mają powiedzmy 1200, no to patrząc na całą gospodarkę, na całą ekonomię, no to wiadomo, że coś jest nie tak. No dlaczego to wszystko się tak stało z tymi kryptowalutami? No między innymi dlatego, że banki nie oferują żadnych oprocentowań, no też zastanawiały się nad tymi bitcoinami, no ale to nie jest jakaś prawdziwa waluta, to oryginalnie to wszystko było stworzone po to, żeby ludzie mogli przesyłać jakieś nielegalne pieniądze. No jest spekulacja, ta sławna spekulacja z XVI wieku tulipanami, no to wszyscy już chyba o tym słyszeli, te wszystkie najróżniejsze łańcuszki świętego tam Antoniego czy Stanisława, jakieś wysyłki kopertowe, gdzie tam ludzie wkładali 3 znaczki, kazali wysyłać do następnych. To jest piramidka. No i ten FTX, no to jest również cała ta piramidka, tylko jeszcze zbudowana na jeszcze bardziej kretyńskich, jakichś niewyobrażalnych sprawach. No większe oszukaństwo, no to są te kredyty węglowe, gdzie tam kraje rozwinięte muszą płacić krajom niedorozwiniętym pieniądze za to, że produkują węgiel, no ale to jest na poziomie państwowym. No i 8 miliardów wcięło. 8 miliardów w zasadzie wcięło. Dlaczego 8 miliardów? No 8 miliardów wcięło, no bo tyle było na papierach. A ile było w gotówce? No przypuszczam, że miliard ludzie wsadzili, a spodziewali się, że mają 8 miliardów. No ale dużo
taka firma Terra, która połączona była troszeczkę z tym FTX, no to płaciła 20% za te wszystkie depozyty, no to ludzie biegli na lewo i prawo, wsadzali te pieniądze, żeby dostać się 20%, no ale to jest prosta matematyka. Jak ktoś da, powiedzmy, 100 tysięcy, no i po roku jest powiedziane, czy pokazuje się 20 tysięcy na ich koncie, no to widzą 120 tysięcy, to nawet nie wybierają tych 20 tysięcy, tylko chcą 20% od tych 120. No ale prosty matematyczny trik jest taki, że dawanie 20 tysięcy od 100 tysięcy, no to zajmuje 5 lat, żeby ten frajer się zorientował, że on w ogóle tam nie ma. No ale od setek lat zaczyna się to samo. W Ameryce te komisje kontrolujące akcje i akcjonariuszy, no bo w Ameryce jest duża ta wymiana gospodarcza, ludzie, kompanie wydają obligacje i tak dalej, no ale to są jakieś konkretne firmy, które produkują samochody, lodówki, coś konkretnego. W Chicago, no to jest giełda, w Chicago jest giełda produktów i surowców, mleko, jakieś skóry, wieprzowina, wołowina, olej sojowy i tak dalej. Ludzie kupują i sprzedają. To jest dobre, dlatego że farmerzy mogą zdobyć jakieś te pieniądze. To są kontrakty na przyszłość. Ale kryptowaluta, no to właśnie to jest cmentarna waluta. To jest podziemna waluta. To jest waluta, której w zasadzie nie ma. Także to kompletnie zmienia całą sprawę. Bankman, no to właśnie cwaniaczek siedzi cały czas w domu, nigdy nie patrzy ludziom w domu, no ale to był ulubieniec lewactwa i tak właśnie demokratów, rozdawał te pieniądze na lewo i na prawo. Teraz te firmy kryptowaluty straciły 2 tryliony dolarów w ciągu ostatniego roku, w tym czasie, kiedy właśnie rezerwy federalne troszeczkę to wszystko poruszyły, no i ludzie troszeczkę spanikowali. No ale to znowu, co to znaczy te 2 tryliony? Te 2 tryliony na papierach, no w pewnym momencie była taka wartość, ale ile zapłacono w gotówce, no to jest dużo, dużo mniej. W maju to upadek był właśnie firmy Terra USA. No i te wszystkie wymiany, no to było bazowane na jakichś algorytmach komputerowych. Bankman cały czas mówił, ten młody cwaniaczek, że firma jest solidna, że nie upadnie, no ale ostatnio na Twitterze właśnie przyznał się, moja wina. No ale wszyscy wiedzieli, łącznie z tymi inwestorami. Większość tych inwestorów, no to opowiada głupoty, że trzeba kupować i czekać. No a kto na tych wszystkich łańcuszkach korzysta? No tylko ci, którzy kupią na początku tanio i sprzedadzą na końcu drogo, no i wycofają się przed tym, zanim to wszystko się rozpadnie. Cały ten błyskawiczny upadek tego domku z kart, no to zaczął się, kiedy właśnie raport był taki CoinDesk w zeszłym tygodniu i tam były te połączenie pokazane, powiedzmy, tym FTX i Alameda Research. No i od tego się zaczęło, że tam w zasadzie nie ma żadnych pieniędzy. To było pożyczane z jednej do drugiej, przelewanie z pustego w próżne. Ta Alameda, no to należała właśnie do tego Bankmana. No i oni wydawali takie tokeny, wydawali takie medale za to, jak ludzie wpłacali później za te medale, za te tokeny, mieli jakieś uprzywilejowania i tak dalej. Ludzie wprowadzali się w jakiś taki psychiczny szał, no i wyciągali pieniądze, pożyczali pieniądze od
od znajomych, wyciągali z banku. Cały ten raport z CoinDesk, no to ludzie zaczęli sprzedawać. Ludzie zaczęli sprzedawać się wszystkie tokeny FTX. No i 500 milionów okazało się, że zostało przelewanych w złych kierunkach, czyli to są ciężkie pieniądze. No, ludzie starali się wypłacić 5 miliardów. Ludzie starali się wypłacić 5 miliardów, no ale tych 5 miliardów nie ma, gdzie to wszystko się podziało. Tak, Bankman powiedział, że sprawdza. Bankman powiedział, że sprawdza, patrzy wszędzie, dojdzie, gdzie to się wszystko stanie. No ale nie było. Nie było likwidacji, nie było możliwości spieniężenia tego wszystkiego. Te pieniądze przechodziły, tak jak wspominałem, z jednej kompanii Krzak do drugiej kompanii Krzak. Te wszystkie firmy są firmą Krzak. No i były przesuwane do Alameda, a Alameda spekulowała w jakichś innych tam dziedzinach. No i to wszystko to się rozpadło. No, tak jak wspominałem, oprocentowanie musi jakieś być. Jak nie ma jakiegoś tam oprocentowania, to ludzie naprawdę dostają szału. Najgorsze to jest to, że politycy się w to biorą, no i zaczynają mówić, że trzeba, że rząd federalny musi wypłacić i jakoś to skompensować tym ludziom, którzy to stracili. No jeżeli debile wezmą się za oddawanie pieniędzy spekulantom, no to już będzie już kompletne idiotyzm, no ale Goldman Sachs, ile tam, 10, 15, 20 lat temu też spekulowali. Jeżeli by wygrali na tych spekulacjach, no to pieniądze by im zostawały, no a później przez to, że spekulowali i nie poszło, no to Goldman Sachs w zasadzie wygrał i podatnicy musieli to spłacić. Tak, także faktycznie czasami politycy i ekonomiści, ci, którzy decydują o pieniądzach podatnika, rozdają te pieniądze spekulantom. No ale dużo polityków właśnie mówi, że rząd federalny musi się za to wziąć. Nie powinien się w ogóle brać za to. To jest, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Nikt nikomu nie każe kupować czy sprzedawać. To jest wolna Amerykanka. Jeżeli sobie myślą, że chcą zarobić, no to jest wolny rynek. Jeżeli tracą, no to jest ich strata i to wszystko powinno zostać zostawione w spokoju. Ludzie jako tacy w sumie są mądrzejsi. Cały tłum, całe społeczeństwo, cały naród jest na tyle normalny, że powinien się nauczyć. Nie potrzeba urzędników, ekonomistów, polityków, szczególnie polityków, żeby to reperowali. No, Elizabeth Warren, no to taka idiotka ze stanu Massachusetts, ona powiedziała, że państwo musi się za to wziąć porządnie, żeby pilnować tego prawa. Nie ma prawa na te wszystkie. Kongres nie ustalił żadnego prawa na temat tych spekulacyjnych walut, podziemnych walut, cmentarnych walut, kryptowalut. Także to jest potrzebne. To jest potrzebne, czy ten przepływ miliardów jest prawdziwy. No, większość normalnych ludzi wiedziało, że to jest 3 pizze za 10 tysięcy bitcoinów, a później 300 milionów, no to coś jest nie tak. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na ludzi, z którymi się zgadzacie. Przekaz socjalistów, co głosowali na Bidena,
No widzę, że ciągle głosowaliście na nienormalnych, na socjalistów. W wielu stanach socjaliści zostali przy władzy. No Izba Reprezentantów przechodzi w ręce normalnych i Izba Senatu nie za bardzo. Zobaczymy, co będzie w 2024 roku. Z prezydenturą. Trump się zadeklarował, że będzie kandydatem na prezydenta. No zobaczymy, co będzie. Najważniejszy w sumie to jest jednak kongres. Kongres musi jednak wrócić w ręce normalnych. Zdrowia dla normalnych.